dobre stopnie za chamstwo. Ja nie wiem, czy to do montażysty nie pójdzie, wiesz? Witam pana montażystę. Ja jestem zupełnie normalny. O Jezu, prawie wylem oranżadę. Kurwa, piwo prawie wyla. Widzieliście kurwy ten refleks? Musimy wziąć białego, bo będziemy mierzyć. Znaczy nie, może lepiej nie, to bym musiał z młodym nagrywać. Zagraj w grę. Oooo, ładuje się coś. Robimy patrol, patrol pieszy, nie mamy samochodu. Co? Nie! No przecież żartujesz w ogóle. Nie ma innego. Jak ty kijanką jeździ, człowieku. Nie, żadną... A może polonezem? Polonezem policyjnym. O, człowieku, ale by się jeździł. Nie mogę, nie. O kurwa, 2 FPS-y. Czekaj, muszę zmienić ustawienia. O, czuwaj! Chyba ten coś kogoś w główce porąbało. O Boże święty! Witam. Witam pana, czemu pan się tak trzęsie? Kac. Jak ty się w ogóle nazywasz? Bartur Dzwonkowicz. Idioto. Nie pamiętam. Zapomniałem. Ty się nazywasz Dany Lopez? Nie, to ja pewnie będę. Ty jesteś Dany Lopez, ja jestem Frank. Mogę rozwalić ten komputer, czy nie? O, wyjmij paralizator. Jak to zrobiłeś? O, dobra, mam. Wyjmij paralizator. Poddaj się. Chyba ty. Mam dobra, pistolet. Poddaj się. Opa, jakaś pani przyjmujemy. Porozmawiamy? Gadać o... O, kradniemy samochód. Dobra, ale to nie jest nasz samochód. Wezwij pomoc drogową, o tak. Jakiegoś pasata będą chorowali, co dobrze stoi. O matko. Dobry, legitymujemy faceta. Poproś o okazanie dokumentów. Ej, oddaj, oddajemy mu dokumenty czy nie? Nie. Para jest do tego, czekaj. Ja mam zbitą szybę, o! Dzień dobry, halo. Gdzie ty poszedłeś? No tu. Gdzie tu? Mapę sobie odpalę, poczekaj. Gdzie tu? Kurwa, ta mapa niewiele mi mówi. Halo. No patrz, no ja chcę z tą kobietą porozmawiać, nie mogę, ona ma zbitą szybę. Gdzie ty jesteś? No na ulicy! O, proszę się zatrzymać. Tylko, żeby tu zjechał, jakoś żeby pokazać, żeby ona zjechała. Wyłaź stąd, wjeżdżaj na bok. Czy wyjmiemy lizak? A masz lizak? Musimy mieć blokowany więcej gwiazdek służby. Łe, to my możemy tylko teraz mandaty za parkowanie dawać, wiesz? Serio? Poważnie. Zaraj, pa! I tyle, koniec, no. Zabiłem kobietę. Kurwa, Dany, coś ty odjebał. Dany, słuchaj, nie możesz kurwa strzelać do każdego, rozumiesz? Jest poniedziałek Rzekasz. Rano, 8 rano kurwa, 11 lipca, a ty strzelasz do baby w aucie. Masz, nie ma pasata. O, odholowali, kiedy byśmy siedzieli w więzieniu. Popatrz, gdzie on poparkował? Na środku drogi. Ale ma kartę inwalidzką. Właśnie widzę, idiota, mandat. A czemu oni stoją? O, proszę bardzo, na chodniku. No, wszystko wiadomo. Mandat za parkowanie. Tak, minus 5. Przecież stoi na chodniku, baran. Gdzie ci stoi na chodniku? O, co to ma być? Na chodniku stoją, ewidentnie. No minus 5, dlaczego? Może to nie jest chodnik, to jest parking? Czy co to jest? A może zobacz. To nie wygląda mi jak parking, tylko jak park. To jest taxi stand w ogóle. Aha! O, a pan gdzie? Halo, interwencja! Ale on przecież na czerwonym, co ja mam zrobić? Mandat od razu, mandat, co ci pierdzielisz? Biegnę do ciebie. No i minus 5. Ja jeszcze mu wystaję, no, poczekaj. Trudno, tam denerwuje mnie, ja już poszedłem. No ucieka! A nie, to ty uciekasz. No to w niedozwolonym miejscu. No tak zrobiłem, bo dostałem minus 5. No ja też. Patrz, patrz, biegnie, 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 patrz, biorę go! Ty! Halo! Halo! Stop! Halo! Oskarż o wykroczenie! Przejście w miejscu niedozwolonym! Mandat! Mój prawnik się tym zajmie, tam się wali w łeb! Nałożenie kajdanek! Co ty robisz? O! Pani mnie wyzwał! O! Nie, 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 nie! Nałożenie kajdanek! Ależ ładne widoki mamy w tym Brighton, słuchaj no. Chyba to trzeba rzucić się pod auto. O, jestem za, nawet przeciw. Ja wyjmę ten, mierzometr, jak on jest. Radar. Mierzometr. No nie mam, kurde no. Mierzometr. Cicho. Czym jest mierzometr do fuja? Tura. Patrz, patrz, o! No i mam go. Oskarż o wykroczenie. Piwko sobie pił. Pouczenie, dać mu czy mandat? Mandat. Why does it cost so much? A czemu tak drogo? Dziwisz się? Dzień dobry. Kto się przywitał? A to z tobą. Do mnie się już nie przywitali. Bo jesteś biały. Ty jesteś jaki niby? Żółty. Czerwone! Nie, no mandat muszę mu wystawić. Pozdrow mnie. Chodź tu. Nie dobry pani. Ładna pani. O, śmietnik. Zapraszam do mojego loku. No patrz, nie można przejść. I nagle wyskakuje taki menel tutaj z piszki. Taki Stefan. Oczywiście opcja, wystaw mandat. A co pan, pije w miejscu publicznym? Nie wiem, czy śmietnik to jest miejsce publiczne, ale dobrze. O! Gdzie? Chodź tu kurna! Przejście w niedozwolonym miejscu, mandat! Ładnie tak. No co za dużo? Ta osoba jest bardzo smutna, no i co? Postrzelić cię jeszcze?
Dobry glina, zły glina. Co działa mi, żeby... Do komputera, chodź, gramy Fortnite. Zaś ten pieszy patrol, nie mogę. Wieczorny. Słuchaj, Franek, jakaś taka kino, kolacja, kopulacja, coś tego. Co to na to, Franek? Ty jesteś Franek, jebubieli. Aha, czekaj, kurwa. Daniel, kino, kolacja, kopulacja, co ty na to? Proszę, miałem zacinkę mało, idziemy. Chodź! O! Szybko. Oskarżę wykroczenie, zaśmiecanie. Bardzo dobrze. Pouczenie czy mandat? Mandat! Piwko piję! Fajnie jebnięta jesteś. 300 dolców! 300 dolców za picie piwka! Kurwa, półtorej kafla za picie sobie żubra, nie? Pan wszystko dobrze? Halo? Dobrze panu? On jest pijany! Nie nadaj, na izbę wyczerźwień go. Pokój wyczerźwień, badumc. No. Co on patrz. Co on odpierdala? Co mam zrobić, jak on jest pijany? Może być pijany? Raczej nie. Może go na izbę wyczerźwień rzucić? On jest nawalony jak stodoła. Patrz, a widzisz co? Co on robi? Człowiek, ale po prostu stoi ten człowiek, patrz, jak on, ja nie wiem. Patrz, jak on ma nogę wygiętą. Ta osoba się wyrzuciła śmieci na ulicę, gdzie ona jest? O, widzę ją, czekaj, muszę ją opierdolić. I kurwo. Oho, jakaś alternatywka. No, to wszystko wiadomo. Co ty mówisz? Dzień dobry. O, to proszę bardzo, mandacik. Żeby nie było, ja tam szanuję jakieś wszystkie alternatywy, osoby, które tam są tego, żeby nie było, bo to głupio mogę zabrzeć. Dobra, no i chuj masz teraz przejebane, kancela już na Twitterze. Co? Da? Czekaj, co tu się stało właśnie? Pokaż ekran. Ja przechodzę, patrzę, jakieś śmieci leżą na podłodze. Podchodzę do nich bliżej, opcja porozmawiaj. Co on jest grany? Patrz to. No patrz. Czekaj, idę sobie kupić paliwo do picia. Co ty idziesz? Paliwo do picia? Ty paliwa nigdy nie piłeś, ty jakiś dziwny jesteś. Aniel, włącz piąty bieg. Nie! Witam pana montażysta. Dlaczego ja rozmawiał? To takie głupie było. Bo to było takie coś. Witam pana montażystę, tak? Jestem bardzo normalnym człowiekiem, nie śpiewam głupich... Znaczy nie, to nie... Nie śpiewam... Nie fałszuję. O! Radar ręczny! O, będziemy łapali! I dalej patrol, kurwa, ten... Pieszy, ja jebie. A prawo jazdy masz w ogóle? Nie. No właśnie! O! Stanowi się patrzy. Witam! Taki uśmiechnięty! Ja tu jestem, dzień dobry, witam! Czyli do ciebie, chodź, przestrzegam ciebie. Pa. Nio! O! Meldunek! Co meldunek? No bo ten chłop jechał za szybko. Powiem cię, zapierdalał jak dziki. Zamiast 35 jechał, 37! O kurde! O! 48 jechał, czemu nie... Nieczytelna tablica rejestracyjna, no nie! O nie, no taki bym mandat mu nałożył, o człowieku! 5 dych jechał ten chłop. 9 minut do końca służby, wracamy już. Gdzie jest ta baza? Nawet nie wiem, gdzie jest ta baza. Ja chyba wiem. Ale tak, nie konkretnie. Wydaje mi się, że w drugą stronę biegnę. W złą stronę biegłem, totalnie. A ten co? Na chodniku! Co ty tu robisz, lamusie? Na chodniku! No! To nie jest chodnik? To co to jest? Przepraszam bardzo. Nie wygląda jak asfalt. Bo prawie w krzakach stoi. Musimy dostać samochód. Jak dostaniemy samochód, to w ogóle będziemy lepsi jeszcze. Nam kurwa rowery dadzą, nie? I będzie. W co gramy dzisiaj? W Brawl Stars proponuję. Nie. Minecrafta. Wezwanie, drobny wypadek. Ogarniasz, że my teraz będziemy biegać do wypadków? Nie. Zamiast nam dać samochodu, to będziemy biegać do wypadków. Jak ty siedzisz, kurwa, Daniel, co ty... Ja już nie siedzę, bo nie wiem. Daniel, ty żeś wisiał w powietrzu. Chodź, zobaczymy więźniów. O, nie ma nikogo. A to żartowałem to. A nie, czekaj, z drugiej strony. O, jest jakaś kobieta. Kobieta liże ścianę, chodź. Potrzebna pomoc, lecimy! Odsuń się! Przesuń się, Daniel. Ja pierwszy! Nie ma takiej opcji, przesuń się, ja jestem kierownikiem zmiany. Daniel, odsuń się. Nie, ja! Daniel, jesteś za gruby, nie mieścimy się w drzwiach. A ty jesteś biały, masz afro. Jakie afro, co ty mówisz? Daniel? Czekaj. Ale widzę tu romantyczną historię. Zac Efron i Daniel. Daniel, puść go. Jest! Mamy! Radiowóz! Ty ją mąchasz? Ej, no bo!